Bravo 998, zgłoś się do 15, odbiór. Słuchaj, mamy tę osobę poszkodowaną, w tym momencie przekazaliśmy ją do ZRM-u. Teraz EU2 udało się poszukiwać tej drugiej osoby poszkodowanej. W pobliżu elektrowni wodnej na rzece Pasłęce w Braniewie dochodzi do wypadku komunikacyjnego. Do wody wpadają dwie osoby i część przewożonego przez ciężarówkę ładunku. Kilka beczek, w których prawdopodobnie znajduje się paliwo. Świadkowie zdarzenia natychmiast informują służby ratownicze. Po kilku minutach na miejsce przyjeżdżają strażacy z braniewskiej jednostki. Ratownicy przystępują do działania. W międzyczasie dyżurny powiatowego stanowiska kierowania wzywa specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Elbląga. Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się w czwartek 15 września w Braniewie. Tutaj wyszło, tak? Tak. No i w tamtym kierunku my poszliśmy. No takich bliższych informacji nie mamy, nie? Ten budynek z wieżyczką w kierunku tam na elektrowni. Beczki i znajdowały się na powierzchni oraz znajdowały się na dnie rzeki Pasłęki. W tymże scenariuszu te dwie osoby, jedna unosiła się na powierzchni rzeki Pasłęki, a więc mogliśmy my jako jednostka ratowniczo-gaśnicza podjąć tą osobę z wykorzystaniem posiadanego sprzętu na wyposażeniu braniewskich strażaków, a druga osoba była pod wodą, w otchłani. Prowadziliśmy te działania poszukiwawcze, przeszukiwaliśmy pewien obszar rzeki Pasłęki. Następnie na miejscu pojawiła się grupa specjalistyczna, która wykonywała działania typowo już ratownicze, ale to jak Państwo mogliście zaobserwować i zobaczycie na materiale przygotowanym z tych ćwiczeń, to typowo działania podwodne. One trwają nieco dłużej, jak dla nas, dla przeciętnego obywatela mogłoby się wydawać, że jest to taka prosta rzecz, wejść pod wodę, znaleźć się pod wodą, wskoczyć do tej wody, innymi słowy, dynamicznie rozpocząć te działania. Tu okazuje się, że są pewne procedury, są pewne wymagania, litery bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ratowników pracujących w tej otchłani, która tak naprawdę jest bardzo często miejscem nieznanym dla tych strażaków, i te przygotowania troszeczkę czasu trwają. Są pewne procedury, są pewne wytyczne. Ubiór ratownika nurka to jest bardzo dużo elementów. To ja zawsze powtarzam, że jeżeli można w różnych działaniach ćwiczebnych powiedzieć sobie, wyobraźcie sobie na przykład, że tu jest zadymienie i wchodzicie w strefę zadymioną, to jest prostsze. Natomiast kiedy nurek wchodzi pod wodę, zawsze to jest związane z zagrożeniem życia dla tegoż człowieka, który tą czynność wykonuje. Także bezpieczeństwo ratownika jest bardzo ważnym elementem, a do tego jeszcze, kiedy te naturalne czynniki w postaci wody, która jest naokoło, no musi tu być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa. No i nie może być żadna procedura, żadna zasada odstąpiona, no bo to jest życie tego ratownika, które jest tak samo ważne, jak i życie poszkodowanego. Braliśmy tutaj rzekę Pasłękę przed elektrownią wodną, tam wielokrotnie prowadziliśmy również realne działania poszukiwawcze, kiedy mieliśmy do czynienia na terenie miasta Braniewa z osobami, które zaginęły w rzece Pasłęce. I stąd też pomysł, żeby te ćwiczenia doskonalące przy tak dobrej pogodzie, jak się okazuje, którą mamy dziś, przeprowadzić w tym miejscu. Ci strażacy dysponują nowoczesnym sprzętem, który dostali nie tak dawno na wyposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Elblągu. I ta grupa jest to wyselekcjonowany zespół ratowników, który najczęściej będzie pojawiał się na naszym powiecie braniewskim oraz na terenie miasta Braniewa, dlatego że mają objęty ten nasz teren, naszego powiatu w swoim zasięgu działania i najszybciej przyjadą koledzy właśnie z Elbląga. Na chwilę obecną w grupie jest 12 osób. Zajmujemy się w szerokim tego słowa znaczeniu ratownictwem wodnym, zarówno przede wszystkim ratowaniem życia, a poza tym prowadzeniem akcji poszukiwawczych, kiedy według naszych procedur pewien czas upłynie i wtedy akcja z ratownicze przychodzi poszukiwawczą. Mamy w swoich zadaniach rejony działań, w których współpracujemy z jednostkami z tych rejonów. Dzisiaj jesteśmy w Braniewie i współpracujemy z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Braniewie. Ma to na celu prowadzenie pewnych procedur, tak zarówno dla nas, jak i dla jednostki, w której jesteśmy, doskonałej umiejętności. Tak? Każdy z nas ma swoje zadania przy akcjach i staramy się cały czas dopracowywać, wyciągać wnioski i potem jest oczywiście podsumowanie, przy których rozmawiamy i omawiamy to wszystko, co było dobrze, a i też sobie mówimy, co mogło być jeszcze lepiej. To ćwiczenie to próba doskonalenia zawodowego, a również nawiązania współpracy, wspierania przez strażaków, którzy nie mają tych grup specjalistycznych,
tejże grupy, po to, żeby wyrobić pewne nawyki, po to, żeby wyrobić pewne zasady i doskonalić się zawodowo. Obyśmy jak najrzadziej spotykali się przy prawdziwych akcjach, kiedy trzeba prowadzić działania poszukiwawcze, a wolałbym, żebyśmy spotykali się tylko na takich ćwiczeniach w zakresie doskonalenia zawodowego i oby jak najmniej ci koledzy z tej grupy specjalistycznej takich zadań mieli w realu, a tylko i wyłącznie spotykali się na ćwiczeniach.